11 kwietnia wspominamy błogosławioną Sancję Coimbra, dziewicę. Sancja urodziła się w Coimbrze w Portugalii około 1180 roku. Była córką króla Sentu I. Po śmierci ojca 26 marca 1211 roku wyrzekła się należnego jej tytułu królowej, zamku oraz majątku nadanego jej przez ojca na rzecz własnego brata, króla Alfonsa II. W ten sposób przyczyniła się do scentralizowania królestwa i umocnienia pokoju. Zrezygnowała z małżeństwa, gdyż chciała poświęcić swoje życie na wyłączną służbę Bogu. Hojnie obdarowywała kościół, między innymi była fundatorką klasztoru cysterskiego w Seles koło Coimbry. Wstąpiła do zakonu sióstr cysterek. Tam zmarła w opinii świętości 13 marca 1229 roku. Beatyfikowana została 13 grudnia 1705 roku wraz ze swoją siostrą Teresą przez papieża Klemensa XI. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Sancji, dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.